słuchajcie, teraz jest moda na takie kurwa pokazywanie, że trzeba się zaakceptować, akceptuj siebie zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, jaki jesteś, wiesz, mordo, kurwa, to nie jest tak, absolutnie to nie jest tak. Na przykład, jeżeli, nie wiem, pierwsze pod kątem akceptowania siebie lub nieakceptowania, tak człowiek jest na przykład zbyt chudy albo zbyt gruby i sobie, sam się sobie nie podoba, ale jeżeli twoja otyłość lub niedowaga nie wynika, nie jest wynikiem jakiejś choroby, to kurwa ty nie masz tego akceptować, rozumiesz? Bo akceptacja tego jest równoznaczna z tym, że nie będziesz o siebie walczyć. Ty masz walczyć o to, żeby lepiej wyglądać, żeby się sobie podobać. Nie możesz zaakceptować tego, że jesteś pierdolonym leniem. Jak jesteś niemiły, wkurwiający, mściwy, nie umiesz się odwdzięczyć, nie umiesz powiedzieć dziękuję, nie umiesz mówić nikomu dzień dobry, tylko w ogóle generalnie zachowujesz się jak jakiś napizgany sianem czy zburaczały flet, to też nie masz tego akceptować, tylko masz to w sobie zacząć zmieniać, bo nad wadami się pracuje. Samo świadomość, a samo akceptacja to są dwie różne rzeczy. Można być świadomym swoich zalet i wad i nad wadami wtedy się pracuje. Ty nie masz się zaakceptować takiego chujowego, jakim jesteś, potem robić wszystko źle i mówić, a przecież ja to taki jestem, kurwa. To co, jak facet ma tendencję, kurwa, do macania bab po cyckach na mieście, to nie ma w sobie ze sobą walczyć, tylko chuj, będzie chodził, macał bab po cyckach, a niechże mi pani wybaczy, że ja taki jestem. No to, kurwa, cały Maciek, cały on, no. Jeżeli masz wady, nad którymi możesz pracować, to rusz swoje, zapiździałaj 9 metrami kaszubskiego, kurwa, kurzłego i wypierdalaj, coś z tym zrobi. A nie siedź na piździe jak baba w urzędzie i bądź obrażony na cały świat. A może, kurwa, może przerwa obiadowa, a potem mam tylko 5-minutówkę, a potem tylko 15, kanapki zjeść nie zdążyłam, kurwa, rano trzeba wstać. Chłopie! Co to ma być? To było do chłopaków. I'm not going to do it.